Wiele razy zdarzyło mi się opowiadać o moim nawróceniu. Mówiąc nawrócenie, mam na myśli konkretny moment, który zainicjował jakiś nowy sposób najpierw przeżywania, potem myślenia, potem też nowe postawy, które zrodziły się we mnie, gdy spotkałem w sposób osobisty Jezusa. Jako kogoś żywego, kogoś, komu uwierzyłem, za którym poszedłem, jako Jego uczeń. Ale słowo nawrócenie, ono ma jeszcze inne znaczenia. Nie tylko ten konkretny moment przełomu. To są te wszystkie zwrócenia się ku Panu, który wciąż w nowy sposób, z nieoczekiwanych stron, przychodzi do mnie. Ta dzisiejsza scena pokazuje Marię Magdalenę, która odwraca się do Jezusa. Potem raz jeszcze się odwraca w rozmowie z Nim. I Święty Jan daje nam sygnał. Zobacz, tutaj nie chodzi o fizyczne zwracanie się, tylko chodzi o pewną duchową postawę, która coraz mocniej ukierunkowuje Twoje serce, Twoją twarz, Ciebie takiego, jakim jesteś, ku Jezusowi, ku Jego tajemnicy. Nawrócenie jest procesem, który będzie trwał do końca mojego życia.